Cześć, witajcie. Klatka po klatce na Stadionie Narodowym podczas dnia medialnego przed galą XTB KSW Koloseum 2, a ze mną nietypowo dwaj goście, nie tylko zawodnik, ale i syn zawodnika. I od mojej strony Oliwier Romanowski, cześć. I tata. Tomasz, tak, nie, może, nie będę, nie wiem, czy będę tutaj podejmował ten dialog, który się tu rozegrał, kiedy Oliwier powiedział, że chce siedzieć obok taty. Niech to zostanie poza nagraniem. Oliwier, może zacznę od ciebie, bo skoro już tu jesteś. Fajnie mieć takiego tatę, nie? Który cię zabierze na Stadion Narodowy. Ja myślę, że nie jeden chłopak w twoim wieku marzyłby, żeby sobie tutaj wejść, pozwiedzać. Przyznaj. No, chyba tak. A zrobił na tobie wrażenie ten stadion? Słuchaj, a gdzieś pojawiło się takie marzenie w głowie, kurczę, ja tacie udowodnię, że ja kiedyś też tu już nie w roli syna, ale w roli, nie wiem, zawodnika zawitam. Chciałbyś kiedyś? Mógłbym. A w jakiej roli? Bo tata tutaj, wiesz, myślę, że zaraz przejdę do tego. No nie można było w pewnym momencie wykluczać, że tata na takim stadionie znajdzie się niekoniecznie w roli zawodnika MMA, ale piłkarza. To w jakiej roli ty byś się widział na Stadionie Narodowym? Też piłkarza. Okej, okay, to przechodzimy do taty. Jako że tata jest wrażliwy i romantyczny, to od tego zacznę. Tomek, o czym marzył Tomasz Romanowski w 2007 roku, kiedy Polska w Cardiff usłyszała, że zorganizuje Mistrzostwa Europy, że powstanie taki piękny obiekt jak ten? Nie wydaje mi się, żebyś wtedy marzył o tym, żeby się trzaskać w klatce. 2007. Czyli to było 16 lat temu, tak? 16 lat temu, miałem 18 bliżej lat, mikrofon. Miałem 18 lat, ciężki dla mnie to był wtedy okres, wiesz, jakby sport już poszedł całkowicie drugoplanowo. Wiadomo, okres buntu, czwórka w chacie, mama sama, ojciec za granicą. Ciężko było sobie z nami poradzić, dobrze, że mam też dwie siostry, to było troszeczkę, powiedzmy, łatwiej, ale ja i brat zawsze coś tam naskrobaliśmy, więc to był taki okres buntu, że tak naprawdę nie zdawałem sobie z niczego sprawy, kim chcę w życiu być, co chcę osiągnąć, mimo tego, że miałem bardzo dobry i duży staż w sporcie, chwytanym, czy piłkarskim, czy koszykarskim, ale nie zdawałem sobie z tego tak sprawy, wiesz, i może to też dzięki temu jestem w tym miejscu, gdzie jestem, no bo jakby brakowało mi tylko tej dyscypliny, a zawsze gdzieś tam byłem bardzo mocno zaangażowany w tym, co robię i nie poddawałem się nigdy, zawsze walczyłem do końca, jeszcze wcześniej powtarzałem w wywiadach, że nawet jeżeli przegrywałem 10-0 na WF-ie czy na piłce halowej, gdzie sobie często chodziliśmy, no to i tak zawsze grałem do końca, mimo tego, że zostały 2 minuty, wiedziałem, że tego nie da rady odrobić, to i tak zawsze grałem do końca, więc jakby zawsze miałem to coś w sobie. No i mówię, i dlatego też jakby dużo osób się mnie pyta, czy jak się teraz czuję, bo narodowy, czy nie ma presji i tak dalej. Ja jestem cały czas sobą, ja tak naprawdę czasami nie wiem, o co ci ludzie się mnie pytają. Szczerze ci powiem, to nie jest tak, że ja gdzieś tam sobie wymyślam czy coś i idę do domu i wiesz, i chodzę między swoimi przyjaciółmi czy tam braćmi i zgrywam bohatera, tylko ja po prostu cały czas jestem sobą, cały czas jestem Tomkiem, cały czas jestem takim samym gościem jak ty, czy mój młody, czy reszta tutaj ludzi do koła i ja jestem od zadania, tak, od pracy i jakbyś ty miał, nie wiem, szczycić się, że zrobiłeś jak najwięcej wyświetleń, no to znaczy, że nie masz poukładane dobrze w głowie, tak, i że w końcu twoja kryska, jak to się mówi, namatyska przyjdzie, więc jestem rozważny, nauczyło mnie to życie, dlatego mówię, w tamtym wieku, co pytasz się i postawał Stadion Narodowy, że był w planach, ja nawet nie wiedziałem, że po prostu takie coś będzie miało miejsce. Ale MMA w takim razie to jest dla ciebie nowe otwarcie w życiu, a ja mam takie wrażenie, że ty jesteś takim człowiekiem, że wiesz, że jak cię wyrzucą drzwiami, to wrócisz oknem. No tak, no bo jestem po prostu, jestem bardzo jakby, bardzo lubię rywalizację i bardzo lubię, może nie tyle, że postawić na swoim, ale za wszelką cenę coś sobie udowodnić i czy to jest kosztem właśnie kontuzji podczas walki, dlatego moje walki tak wyglądają, czy to jest naprawdę w innych dziedzinach życiowych, ja zawsze po prostu dążę do celu i no i z tego właśnie słynie cały Tomi, nie? Że gdzieś tam może, jak to mówił zawsze Michał, zabraknąć ci kondycji, techniki, ale nigdy nie zabraknie ci charakteru i jak ja się też pod tym podpisuję.
Zanim przejdę do pojedynku z Pawłem Pawlakiem Mistrzowskiego, to się tak zastanawiam, jak się czułeś po walce z Radkiem Paczuskim, bo różne głosy do mnie docierały i nawet takie, że ty nie do końca byłeś zadowolony, no nie z samego zwycięstwa, ale z tego, jak ta walka się potoczyła. No tak, no bo byłem dużo lepiej przygotowany do walki. Na 6 tygodni przed walką zachorowałem. Byłem 8 dni chory, później na 2 dni, 3 dni lepiej się poczułem i znów zachorowałem. No to już było dla mnie załamanie, gdzie mówię Szczecin. Trenerzy do mnie mówili, czy na pewno chcę zawalczyć na tej gali, czy odradzali mi po prostu niektórzy, tam mam w swoim sztabie około 4-5 trenerów, to dwóch odradzało mi, czy Tomek, czy jesteś tego pewny, bo widzieli, w jakim jestem stanie, jaką zrobiłem formę, a później jak szybko ją straciłem. Dlatego mógłbym być jeszcze lepiej przygotowany do tego. Jeszcze pod koniec miałem jakiś tam wybryk z głową, dostałem gdzieś tam w tył głowy. No i niedobrze się czułem, nie? Na ostatnie 3 tygodnie do walki. No i co? No i wiadomo, że człowiek jakby wymaga od siebie, bynajmniej ja tak jestem, że jestem bardzo surowy dla siebie i wymagam od siebie jeszcze więcej i wiem, że po prostu jakbym był przygotowany naprawdę w 100% do tej walki, tak jak byłem powiedzmy na 8-9 tygodni przed walką już przygotowany, no to ta walka by się skończyła przed czasem z Radkiem i nie byłoby żadnych wątpliwości. Może i nawet bym nie wyszedł z ręką złamaną po tej walce, więc jakby zawsze mam jakieś zastrzeżenia do każdej swojej walki i tak samo do tej, tak, do tych przygotowań. No i tyle, nie? Wiadomo, fajnie, że wyszło. Akurat byłem zadowolony z tej walki, że pokonałem tak mocnego gościa, ale nie byłem zadowolony jakby ze swojego przebiegu w przygotowaniach, nie? No aż się boję zapytać, co to za wybryk i to uderzenie w tył głowy. No na treningu, no gdzieś tam dostałem od cięższego gościa i tyle. Odłączyło prąd? Nie, no co ty, broń Boże. Nie odłączyło mi. Biliśmy się dalej i gdzieś tam, wiesz, ja też jakby rozumiem, pokazałem swojego pazura i wkurzyłem się na to, no ale no odczułem to, no bo jednak to była końcówka przygotowań, wróciłem po chorobie, organizm na pewno był troszeczkę osłabiony, głowa tak samo była osłabiona i tyle. A czy wkurzały cię głosy mówiące, że ty nie wygrałeś pojedynku z Radkiem Paczuskim, bo takie były? Nie wiem, czy oglądałeś program, ja też to powiedziałem oficjalnie w programie, że moim zdaniem ty walkę wygrałeś i to powiedziałem Radkowi wprost. Sędziowie oceniali później tę walkę, Łukasz Bosacki, Cezary Wojciechowski, ktoś tam jeszcze, mój tata mi nawet chyba wysyłał link, że no dwie rundy wygrałem. Oczywiście, no, dwie rundy wygrałem, a to, że w trzeciej się pomylił sędzia, no to tak samo mogę powiedzieć, że się pomylił też w drugiej i jakby tutaj polenizować, tak, o tym wszystkim, ale najważniejsze, że wygrałem i tyle. Dwie rundy wygrałem. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli skrzyżować razem rękawice i wtedy, żebym był w pełni zdrowy i w pełni gotowy i po prostu chciałbym też pokazać, na co jeszcze mnie stać. Nie? No bo to nie były, jeżeli chodzi o moje umiejętności, no to nie były moje wyżyny, tak, tak naprawdę. I to byłem tak naprawdę 50% Tomiego, a gdzieś tam potrafiłem pokonać Radka i go tam parę razy uszczelić i trafić, więc dajcie mi jeszcze jedną szansę, a zobaczycie, że i zobaczcie też, jakby mój charakter pokazuje, że dajcie mi jeszcze jedną szansę, mimo tego, że wygrałem, nie, wiesz, i właśnie to jest właśnie cały Tomi, nie, że ja nie chcę tutaj nikomu udowadniać, ale jestem przekonany, że jakbym był w swojej najlepszej dyspozycji, no to naprawdę naprawdę Radek by miał bardzo ciężko. Kończymy wątek Radka Paczuskiego. Jak odbierasz jego zachowanie w stosunku do Michała Materli, bo on u mnie w programie powiedział, przez szacunek do Michała nigdy nie wyzwałbym go na pojedynek, a jeśli Michał to zrobił, no to po prostu podjąłem rękawicę. Miłe wydaje mi się zachowanie. Słuchaj, no zobacz, stoi nawet tam Radziu. Radziu to jest, wiesz, grzeczny chłopiec ułożony i tak dalej. Wiesz, także nie spodziewałem się nawet innej wypowiedzi wobec Michała. Michał to jest prekursor tego sportu MMA, wiesz, trzeba to po prostu uszanować i każdy normalny gość, jeżeli ten nie będzie skakał mu do gardła, no to jak najbardziej, wiesz, Michałowi obojętnie w jakiej jest formie, w jakim jest jakby swoim prime czasie kariery, to i tak trzeba go uszanować i tyle. No i ludzie, którzy tego nie robią, po prostu moim zdaniem są takimi, można powiedzieć, tak, chorągiewkami.
emocjami, tak, no bo kiedy wygrywasz, no to ludzie cię wszyscy kochają i tak dalej, ale kiedy już przegrywasz, no to każdy wiesza na ciebie psy. Oczywiście konstruktywne komentarze są jak najbardziej potrzebne, że szanuję gościa i tak dalej, ale uważam, że nie, ale jeżeli od razu gdzieś tam wrzucać komuś wyzwiska i tak dalej, a gościu zjadł na tym zęby i to dzięki tak naprawdę paru osobom ten sport tak rozkwit w naszym kraju, to jest po prostu dla mnie beznadziejne, głupie i nieprzemyślane. A wiesz, że w internecie jest dużo takich opinii przed walką Paczuski, Materla na zasadzie samobójstwo, po co to Michałowi, no, jak ty odbierasz tego typu głosy? Słuchaj, patrząc na, wiesz, na pojedynki Michała ostatniej na Radka, no to wiadomo przecież, że Radek teraz jest w swoim prime, tak, i ma sztos formę, jest dobrze przygotowany kondycyjnie, też widać, że jest silnym zawodnikiem, mimo postury, że jest chudy, to widać, że naprawdę jest niewygodnym zawodnikiem i wiesz, wygrywa walki w pięknym stylu, nogi są jego, wiesz, na właściwym miejscu, u Michała czasami właśnie te nogi jakby przestają funkcjonować i to moim zdaniem też nie jest przez błędnik, tylko wydaje mi się, że Michał już miał tyle tych zabiegów operacyjnych i tak dalej, że po prostu no czasami może niedobrze to funkcjonować. No takie jest moje bynajmniej zdanie, bo trenuję z Michałem na co dzień, wymieniam się naprawdę takimi bułami, że no naprawdę byście musieli czasami zobaczyć nasze sparingi i rzeczywiście dajemy je fajne, widowiskowe i mocne przede wszystkim, nie? I dlatego nie można Michała skreślać nigdy, jak może to gdzieś siedzi w jego głowie, że gdzieś tam wracając zawsze do tej poprzedniej walki, przy następnej walce gdzieś tam po prostu ta, nie wiem, jakaś niepewność czy coś jest i dlatego może tak to wynika. Ale wierzę, że w końcu taki pstryczek będzie w głowie, który po prostu jakby zapomni o tym wszystkim i Michał pokaże się z jak najlepszej strony. Nie? Przechodzimy do twojego pojedynku mistrzowskiego z Pawłem Pawlakiem. Czy Paweł Pawlak to jest najtrudniejszy z rywali z kategorii średniej w KSW, z którymi się mierzyłeś tak na papierze, jakbyś to ocenił? Nie, no wiesz, tak się też, to jest MMA, tak? Jest to inaczej, to może najbardziej wszechstronny, o może tak. Kurde, no ciężko naprawdę mi powiedzieć. Zobacz, jaką miał walkę z Kęsikiem, tak? I tak naprawdę wszyscy mówili, że Kęsik tą walkę wygrał i parę zdjęć jakby pokazuje na to, jak Paweł wyglądał w tej walce, nie? Jak tam gdzieś tam go obalał, nie? Kęsik, tak? I byli cali w krwi, więc co, Kęsik nie był wielopłaszczyznowy, mocno kopał, mocno bił, miał nokauty, dał wielką wojnę z Marcinem Krakowiakiem, z Pawłem Pawlakiem pokazał się dobrze w parterze, obalał go, bił go z łokci i tak dalej, więc to jest tylko takie, wiesz, jesteś dziennikarzem, więc musisz czegoś szukać, no i po prostu to znalazłeś. Tak naprawdę każdy jest solidny w każdej płaszczyźnie, każdy jest przygotowany na danego zawodnika, tylko walka jest w walce nierówna, dzień jest w dniu nierówny i po prostu twoja dyspozycja dnia pokaże jakby jak ta walka będzie wyglądała, tak? Tyle dobrego, że ja po prostu mam ten mental wysoki, tak jak ostatnio wychodziłem do tej walki z różnymi, borykałem się z różnymi chorobami, kontuzjami, no to ja wiedziałem, że jak już jest ten dzień walki, to ja wyłączyłem się i po prostu ja się zmieniam w takiego diabła i mnie nic nie zatrzyma, mimo tego, że miałem niepowodzenia i tak dalej, no to ja wiem, że ja wychodzę i tę walkę po prostu muszę wygrać, nie? No i dlatego tak to wszystko wygląda, nie? Są tacy, którzy twierdzą, że ksywa Plastinio jest nieprzypadkowa, że Paweł Pawlak to jest taki zawodnik, który potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, prześlizgnąć się, nawet jeśli będzie to taka walka jak z Czarkiem Kęsikiem. Zgodzisz się? No tak, no wiesz. Plastinio na pewno dali mu ksywę taką, no bo na pewno jest niewygodny, tak? I gdzieś tam nie wiem, czy jest plastyczny, elastyczny, czy wydaje mi się, że w walkach tego tak nie pokazywał, żeby jakąś tam elastyką mocną dysponował, jak na przykład Kuba Wikłacz, co siedzi z boku, tak? Ale wiesz, no wydaje mi się, że ma bardzo podobny styl do Tomka Narkuna od nas z klubu. Jest też taki nieprzewidywalny, też ma mocny parter, też jest silny Tomek. Więc jakby jak najbardziej wiem, czym mnie może zaskoczyć i nawet tak samo kopią fronty, też to ich jest mocna strona, obydwu charakterystyczne, technika. Też jakieś obroty, czy coś z ręki, wysokie kolana z przeskokiem, to jest wszystko to, co robi Plastinio, tylko że Tomek jest po prostu cięższy o 20 kg. To pytanie do Olivera. Boisz się albo kiedykolwiek bałeś się potworów? To nie jest przypadkowe pytanie. Nie, nie.
się nie bałeś? No nigdy. Nie wiem, czy wiecie, ale Paweł Pawlak jest animatorem podczas urodzin dzieci i zawsze udaje potwora. Tak? Tak. Nie wiem, pierwszy mi o tym słychać, ale nie. Ale wiem, rozumiem, nie. Że tobie, Tomek, potwory nie straszne. Nie. Jak byłem mały, bałem się. Tak, jak spałem, to bałem się wystawić nogę za kołdrę, bo bałem się, że ktoś mi ją czapnie. Tak, i zawsze ją zawijałem pod nogi, ale chyba jakoś to przeżyłem. Zrodził się taki pomysł po tym, jak Adrian Bartosiński sięgnął po pas dywizji półśredniej, że jeśli ty pokonasz Pawła Pawlaka tutaj, na Stadionie Narodowym, to warto zorganizować pojedynek, który byłby niedoszłym finałem programu Tylko Jeden i pojedynkiem o dwa pasy. Wchodzisz w to, jak się uda? Oczywiście, jak najbardziej. Tylko z tym, żeby musiał się zastanowić, czy ty walczysz szansę tak jest. W 8-4, czy ja schodzę do 7-7. Oczywiście wiadomo, że najlepszym dla mnie rozwiązaniem by było zejście, tak, i spróbować zrobić te dwa pasy i je zdobyć, ale no mówię, to jest kwestia tylko jakby mojego stanu zdrowia i tyle, nie? Jak moje ciało zacznie reagować, jak już teraz spokojnie sobie odpoczęłem od tego zbijania wagi, teraz wiesz, na każde jakby ważenie oficjalne z rana już miałem zawsze do ostatnich dwóch czy trzech walk, do Kęsika i do Radka, to już miałem dzień wcześniej zrobioną wagę, więc na pewno ten organizm mi troszeczkę odpoczął, nie cierpię na tym, nie męczę się spokojnie, na drugi dzień się też ładuje i też mi wraca te 8-7 kilo, także wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, jak mój organizm po prostu zareaguje na jeszcze podjęcie tego ryzyka, bo to jest też ryzyko, wiadomo w jakim stopniu i podejścia czy do tego, żeby zbić do kategorii nie 77,7, tylko jednak 77,1, nie? Tak jest. To jednak te pół kilo zawsze też jest też dużo i trzeba to będzie przedyskutować na pewno z dietetykami, spróbować na sucho. Będę miał może więcej czasu, jak zdobędę ten pas i wtedy będę mógł sobie jakby przeanalizować to wszystko i po prostu ułożyć sobie tak plan, czy jestem w stanie zrealizować i zejść do kategorii półśredniej. Ostatnie pytanie, ale nie do ciebie, bo spodziewam się, jak odpowiesz, to zapytam Oliwiera. Dlaczego 3 czerwca tata wyjdzie z tego stadionu z pasem mistrzowskim? Bo jest mistrzem. Dziękuję.